Cześć, tu Kari i dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem roku 2017. Wiem, że to podsumowanie jest trochę spóźnione, ponieważ już mamy rok 2018, w którym Was bardzo serdecznie witam, ale po prostu to opóźnienie wynika z faktu, że byłam na wyjeździe i nie miałam po prostu kiedy nagrać tego podsumowania. Ale mimo to chciałabym, żeby to podsumowanie tego roku się pojawiło, ponieważ nagrywałam już taki filmik rok temu i 2 lata temu, więc fajnie by było, gdyby tradycja tych filmików się utrzymała u mnie na kanale. Od razu na wstępie zaznaczam, że to podsumowanie nie jest książkowe, tylko takie bardziej po prostu co się wydarzyło u mnie w ciągu roku, ale na końcu też powiem trochę o najlepszych i najgorszych książkach, które czytałam w tym roku. I tak. W tym roku stwierdziłam, że nie będę mówić miesiącami, bo to za dużo czasu zajmuje, tylko po prostu podzieliłam sobie ten rok na takie kategorie i w tych kategoriach powiem Wam po prostu parę zdań i to będzie tyle, żeby to nie było jakieś nie wiadomo jak długie, żeby zdążyć z tymi książkami też. Niektóre z tych kategorii się też tak na siebie nachodzą, więc tak trochę niektóre rzeczy będę tak mówić, że są w dwóch kategoriach, także zaczynamy. I pierwszą kategorią są podróże. W tym roku byłam w kilku naprawdę fajnych miejscach. I tak, w tym roku byłam w Wiedniu na początku roku pracy ze znajomymi. Byłam na wyjeździe naukowym na Słowacji z moich studiów. W wakacje byłam na Woodstocku, czyli w Kostrzynie. Byłam też na KOS i byłam ze znajomymi w Bośni. Wszystkie te wyjazdy były po prostu super, z każdego mam w większości dobre wspomnienia. Z Wiednia, Bośni i z KOS są filmiki, także możecie je obejrzeć, będą linki w opisie. Także podróże były jakąś tam małą częścią tego roku, co jest naprawdę super ze względu też na mój kierunek studiów i rok, w którym można się wybrać chociaż w jedną jakąś podróż. Nie jest to zły rok. Dalej przechodząc do koncertów, w tym roku. Myślałam, że tych koncertów będzie więcej w tym roku, bo tak w pierwszej chwili myślałam, jak popatrzyłam, bo zawsze patrzę na to, na ile lubiłam koncerty przez pryzmat biletów, które mi się gromadzą. I wyszło na to, że byłam w tym roku tylko na 2 koncertach. I w pierwszej chwili się zastanawiałam, nie, no to niemożliwe, przecież byłam jeszcze tu i tu. A potem sobie zdałam sprawę, że byłam na 2 festiwalach, jakby nie patrzeć, które podchodzą pod koncerty, ale na nich się nie ma biletów. Więc jeśli chodzi o właśnie takie koncerty, na których miałam bilet, to pierwszy koncert to koncert Ich Troje, na którym byłam, a drugi to Mansa Zelmelowa, czyli zwycięzcy Eurowizji w 2015 roku i ja uwielbiam go, więc cieszę się, że mimo, że nie byłam na jakiejś, nie wiadomo jakiej ilości koncertów w tym roku, to że byłam na jego koncercie. A co do reszty koncertów, to byłam na Woodstocku i byłam na KLF-ie, czyli Krakow Live Festival. No i to tam przede wszystkim byłam na kilku koncertach. Na Woodstocku byłam tylko na jednym koncercie tak naprawdę, ale no, muzyka cały czas tam gdzieś mi towarzyszyła. A na KLF-ie no to przede wszystkim Ellie Goulding, Wiz Khalifa i Lana Del Rey. To takie występy, na których mi najbardziej zależało i na których byłam. Że z koncertów to w sumie tyle, no cóż tu więcej mówić. Jeśli chodzi o eventy, to wspomniany już KLF i Woodstock. A co do reszty eventów, to byłam na Magnificonie. Vlog jak zawsze był, także link w opisie albo tu. Co prawda w tym roku bycie na Magnificonie było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Ze względu na to, że kolejna rzecz, podjęłam pracę, pracowałam przez prawie 5 miesięcy w muzeum. Może kiedyś zrobię Wam o tym osobny filmik. Robiłam też praktyki w tamtym czasie, także nie byłam za długo na Magnificonie w tym roku, ale byłam, także to jak zawsze takie wspomnienie fajne z mijającego roku. No i przede wszystkim targi książki w Krakowie przede wszystkim, bo na nich byłam jak co roku od 5 lat, ale pierwszy raz byłam przez wszystkie 4 dni, co jak dla mnie było takie niesamowite, bo strasznie to był intensywny czas. Całe dnie spędzałam na tych targach, dużo się nachodziłam, dużo się działo,
Ale to był bardzo fajny czas, bo spotkałam tam parę naprawdę fajnych osób, więc no, to byłoby coś bardzo miłego. A drugie to Śląskie Targi Książki, gdzie było jeszcze milej, naprawdę. To byłam w szoku. Moja pierwsza wizyta w sumie też w Katowicach. Co prawda taka szybka, ale też można to podczepić na upartego pod jakąś tam podróż, chociaż ja tu chciałam mówić o takich troszeczkę dalszych podróżach. Kolejna kategoria to studia. I jeśli chodzi o studia, to ze studiami w tym roku bywało różnie. Na początku miałam różne problemy, ale potem jakoś się ogarnęłam i jakoś mi dalej poszło do przodu. Ale nie ukrywam, że początek tego roku akademickiego był dla mnie jeszcze dość ciężki. No ale co, zaczęłam trzeci rok studiów, także w tym roku mam nadzieję te studia skończyć. O pracy już Wam wspomniałam, bo to też była taka jedna kategoria, ale dużo pracowałam w tym roku przez wakacje. Więc to też jakaś była zmiana, nowe doświadczenie. Dwie ostatnie rzeczy przed książkami to to, że w moim życiu osobistym nastąpiła bardzo, ale to bardzo wielka zmiana. Nie będę mówić o co chodzi, ale każdy, kto mnie zna, wie o co chodzi. Ale było to, jest to coś, co sprawiło, że od tej pory jestem cały czas szczęśliwa, tak naprawdę. Było to takie moje małe spełnienie marzenia. Ta zmiana była o tyle ważna, że dzięki niej, dzięki tej małej zmianie, w sumie małej, dużej, zrozumiałam też, co tak naprawdę najbardziej kocham i zrozumiałam, że są to książki i że to im się chcę poświęcić w dużej mierze na moim kanale. Chociaż też oczywiście, mimo że kocham inne rzeczy, ale to książki są u mnie na pierwszym miejscu. I właśnie z filmikiem chciałabym też Wam podziękować, tym, którzy mnie oglądają, bo w tym roku przybyło mi, jak na mój kanał, naprawdę sporo subskrypcji, za które jestem naprawdę ogromnie wdzięczna. Wiem, ktoś może powiedzieć, że w ciągu 3 lat, bo tak, jeśli nie wiecie, 24 grudnia minęło mi 3 lata na YouTubie. Ja wiem, że kto popatrzy na liczbę subskrypcji, którą mam, stwierdzi, że mój kanał jest beznadziejny, bo niektórzy przez miesiąc potrafią zdobyć więcej niż ja przez 3 lata, ale ja się na to nie patrzę w ten sposób. Ja się patrzę na to w taki sposób, że mi to daje radość i to ja mam być zadowolona z tego, co robię. Też naprawdę jestem wdzięczna za każdą subskrypcję, także za każdą z całego serca dziękuję. To jej by było tyle, jeśli chodzi o takie szybkie podsumowanie tego roku. Teraz przejdziemy do książek tegorocznych, które przeczytałam. Więc jeśli chodzi o książki, to w tym roku najlepszą książką, jaką przeczytałam, moim zdaniem, jest Zaklinacz Ognia Cindy Williams-Chalmy. Po prostu takiej fantastyki bardzo dawno nie czytałam i gdy ja tą książkę przeczytałam, to było takie, że tak, tego mi było trzeba, to było to. Była recenzja, także możecie, także link w opisie, możecie sobie sprawdzić. I tą książkę mogę też podpisać pod kategorię najlepsza fantastyka, ponieważ jest też parę innych książek, o których chciałabym wspomnieć bardzo szybko. Jeśli chodzi o New Adult, no to nie zdążyłam w tym roku przeczytać It and We Fast, ale przeczytałam Confess Colleen Hoover, dlatego to ta książka zostaje taką moją najlepszą pozycją New Adult tego roku. Ale zdaję sobie sprawę, że to pewnie tylko dlatego, że nie przeczytałam It and We Fast, więc prawdopodobnie będzie to najlepsza New Adult 2018 roku, jak dla mnie. Ale no, trudno. Z takich książek, które jeszcze czytałam w 2017 roku, które mi się bardzo podobały, to Moja Lady Jane, książka niesamowicie zabawna, fikcja historyczna, coś, z czym do tej pory się nie spotkałam. Ja uwielbiam takie klimaty, więc to było coś zdecydowanie dla mnie, tym bardziej, że akcja działa się w Anglii i główna bohaterka uwielbiała czytać książki, więc ta książka, no to po prostu było coś po prostu dla mnie idealnego. Kolejna książka, którą przeczytałam ze względu na film w tym roku, no to 7 razy dziś i ona mnie tak niesamowicie poruszyła. Był filmik o tej książce, więc też możecie sobie sprawdzić w opisie. Nie będę już mówić o tej książce, bo mówiłam o tym właśnie w tym filmiku, ale ona mnie bardzo poruszyła i uważam, że była warta
przeczytania i zapamiętania. Kończąc już mówić o najlepszych książkach tego roku, które przeczytałam, to książki związane z Koreą Północną i w tym roku przeczytałam dwie takie książki. Tylko dwie, tak wiem, słabo, ale miejmy nadzieję, że za rok będzie lepiej. Mam już kilka takich, które chcę przeczytać na rok 2018, a mówiąc teraz o tych dwóch, które przeczytałam, to Urodzony w obozie numer 14 i Łzy mojej duszy. Obie niesamowicie poruszające, wzruszające. Nawet nie wiem, co mogę Wam więcej o tych książkach powiedzieć, bo to są takie historie, które naprawdę wywierają wielkie, wielkie wrażenie po ich przeczytaniu i są takie też... ciężko się o nich bardzo mówi, ale wspominałam o nich obu w swojej serii Przeczytane, także linki do tych filmików też będą oczywiście w opisie, także nie zapomnijcie sprawdzić. To by było na tyle, jeśli chodzi o najlepsze książki. I teraz przechodzimy do tych najgorszych i mam tu trzy książki, które stwierdzam, że straciłam na nie czas w 2017 roku, ale tak, przeczytałam je. O niektórych będę jeszcze mówić na moim kanale, także teraz powiem Wam tylko o nich tak bardzo, bardzo pobieżnie. Więc pierwszą książką, którą straciłam czas w 2017 roku, ale miała fajny format i dlatego ją nosiłam i dlatego było mi ją łatwo przeczytać, to Wyznania zakupoholiczki. Ta książka to najgorsza chyba książka, jaką w życiu czytałam. Nie polecam. Główna bohaterka była strasznie irytująca, wkurzająca, była głupia, denerwowała mnie okropnie. I ogólnie ta książka też tak trochę nie trzymała się kupy, więc jej nie polecam absolutnie, nie sięgajcie po to nigdy, nigdy, przenigdy, serio. Kolejna książka, która dla mnie była beznadziejna, tu będzie zaskoczenie, bo ludzie tą książkę kochają, a ja jej nienawidzę, no ale co ja mogę zrobić, no nic na to nie poradzę, a mowa tu o Diabolice. Przykro mi, takie jest moje zdanie, dziękuję. To tyle. I ostatnia książka, której recenzję już nagrałam i która się pojawi niedługo, to Cesarzowa kart, Kersley Cole. Przykro mi, dla mnie ta książka to totalny niewypał. Pomysł był fajny, wykonanie fatalne. Nie będę się nad tą książką rozwodzić, bo niedługo będzie recenzja, ale ogólnie nie polecam. I to by było na tyle w tym filmiku. Taki krótki, szybki filmik podsumowujący mój rok osobisty i czytelniczy. Mam nadzieję, że takie podsumowanie roku w takiej formie Wam się spodobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górze. Ja chciałam Wam jeszcze raz złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tego, że już jesteśmy w roku 2018. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy od poprzedniego. I że za rok znowu się spotkamy w takim filmiku. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa, pa!